Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie rejestrator wideo kamerę XBits model Genesis 4K. Kamerka oczywiście frontalna, czołowa, dość taki topowy produkt flagowy XBitsa. No i słuchajcie, zobaczymy, co w środku mamy, co mamy dostępne i co to potrafi. Zapraszam. Po odpakowaniu, słuchajcie, mamy zapakowaną, małą naszą kamerkę. Jest bardzo lekka, bardzo mała, bardzo poręczna. Jak widzicie, od razu nam się rzuca w oczy, że mamy panel dotykowy, brak przycisków jakichkolwiek, wejście na kartę SD, z przodu obiektyw oczywiście informujący nas, że to mamy 4K i obiektyw Sony Stravis o kącie 170 stopni. Teraz dalej, w zestawie mamy również dołączony uchwyt, jest to uchwytem aktywnym z wmontowanym odbiornikiem GPS oraz tak zwanym gniazdem USB, jak zobaczycie teraz tutaj, typu C, które służy do ładowania i podtrzymywania zasilania naszej kamerki. Bardzo mały, bardzo elegancki, z możliwością regulacji. Dodatkowo nie mogło zabraknąć oczywiście instrukcji obsługi, bardzo prosta instrukcja, oczywiście dostępna w języku polskim. Do tego standardowo czytnik kart microSD, czyli czytnik USB, który wsadzamy do urządzenia docelowego, abyśmy sobie mogli przejrzeć zarejestrowany przez nas materiał podczas podróży samochodowych. Dodatkowo uchwyty mocujące, łyżka, przystawki po to, żeby estetycznie ukryć kabel zasilający gdzieś tam pod sufitką czy deską rozdzielczą. Mamy również naklejki sugerujące, że rejestrujemy przejazd oraz także matrycę, która nam pozwala prawidłowo zamontować naszą kamerkę w samochodzie i różne takie szablony dołączone do tego. Oczywiście nie mogło zabraknąć kabla do zasilania, jest to kabel do zasilający 12V do gniazda zapalniczki, bardzo długi, ponad 3 metry, z dodatkowym gniazdem USB. Gdyby nam kamerka, prawda, skradła gniazdo 12V, możemy sobie tutaj coś przyczepić. No i teraz po uruchomieniu kamerki, po włożeniu karty SD mamy menu. Menu jest oczywiście dotykowe. Jest pierwsze menu, takie tak zwane proste menu do obsługi odtwarzanie, nagrywanie, znaczek mikrofonu, który nam sygnalizuje wyciszenie głosu, środkowy znaczek tak zwanego save video, czyli nie mówimy głosowo, ale naciskamy, żeby zabezpieczyło nam dane zdarzenie, dany obraz wideo przed nadpisaniem tego wszystkiego, tak? No, mamy tutaj jeszcze funkcję przeglądania zdjęć, obrazów zarejestrowanych przez naszą kamerę, prawda? Wszystko się to odbywa przez dotyk. Nie mamy żadnych przełączników na kamerze. No i wchodzimy do menu. Mamy tutaj różne, prawda, parametry menu kamery. Jest to ten przycisk najbardziej z prawej strony na naszym ekranie, jak zauważycie. W tym przyciskiem będziemy wchodzili sobie do menu kamery, w której mamy już tak zwane ustawienia pełne, tak? Czyli rozdzielczość 4K, kodowanie wideo, jakość, jasność, ulepszenie ekranu, częstotliwość nagrywania, G-sensor, czyli podczas jazdy, włączenie, wyłączenie trybu parkingowego, czułość ruchu, czułość całej kamery, oczywiście tak jak mówię, podczas jazdy dajcie sobie na niski, czułość parkingowy dajcie na średni, ponieważ bardzo czuły jest G-sensor w tej kamerze, bardzo wystarczy go ustawić w pozycję niski, to już tak z doświadczenia. Mamy tutaj ustawienia formatu daty, ustawienia audio, głośności, nagrywanie w pętli, wyciszenie ekranu, ustawienie języka, oczywiście formatowanie karty SD, pozycję GPS, no i ustawienia ogólne i informacje o danej kamerze. Wszystko oczywiście przesuwam sobie palcem, tak, po smartfonie. Menu jest bardzo czytelne, proste, przejrzyste, wystarczy jedno kliknięcie palca i jesteśmy już w naszym menu. Możemy sobie tutaj dokładnie działać, ustawiać, przestawiać, poćwiczcie to zanim kamerkę zamontujecie, a montuje się, tak jak tutaj widzicie, jest już nasz uchwyt zamocowany za pomocą taśm specjalnych, dwustronnych. Montujemy i tutaj za pomocą tego kółeczka oczywiście przykładamy do szyby odnośnie danego kąta, zależy jaką mamy szybę, czy nachyloną, czy płaską. I tym sobie tutaj właśnie ustawiacie. Ekran jest zabezpieczony, czyli sensor jest zabezpieczony z przodu folią, trzeba go ściągnąć. No i cóż, tak przystawioną kamerkę montujemy i zapraszam do jazdy. No i okej, słuchajcie, tak nagrywa kamerka. Mam nadzieję, że obraz będzie bardzo dobrze widoczny. Ja już testowałem obraz po bezpośrednim przełożeniu karty do laptopa i do dużego telewizora, który pewnie każdy posiada o dużej przekątnej. Obraz jest bardzo dobry, rewelacyjny, no jak to 4K po prostu. Mam nadzieję, że po montażu tego na platformę YouTube nie będzie żadnych tam zaników jakości obrazu. Kamera umocowana na środku szyby w górnej części, bardzo duży kąt widzenia, to jest 170 stopni, obiektyw Sony Stravis. Jeżeli ktoś ma duży samochód typu bus, jakiś van czy coś takiego, się nie przejmujcie,
dostarczony kabel do zasilania to mam ponad 3,5 metra. Proponuję mimo wszystko zamontować tak kamerę i zastosować do niej tak zwane stałe podtrzymanie zasilania. Dlaczego? Kamerka ma wmontowany akumulator, ale on jest nieduży, to jest 280 mAh. To jest po to, aby właśnie włączała się ta kamera, jeżeli wykryje jakieś zdarzenie typowo w trybie parkingowym, tak? Ale przykładowo sprawdziłem, zaparkowałem przy markecie, gdzie cały czas ktoś chodził w tej we w te koło samochodu. Oczywiście ustawiamy czułość tego typu parkingowego. Ustawcie to max średni, natomiast G-sensor podczas jazdy na maksymalnie niski. Natomiast tak mówię, no, zaparkowanie gdzieś na markecie na noc czy coś, powiedzmy w godzinach wieczornych, no to tych zdarzeń ta kamera nagra praktycznie co parę sekund. No i ten akumulator może nie wystarczyć na dłuższą metę, szczególnie jak gdzieś auto zostawiamy na dłużej, powiedzmy na 2-3 dni. Dlatego tak podepnijcie kamerę, jest to do zrobienia oczywiście, żeby miała tak zwane stałe zasilanie. Chyba że macie takie po stacyjce. Tak więc tak nagrywa, mamy taką aurę już typowo zimową, bym to nazwał. Już jest mimo tego, że mamy godzinę 16 ciemno, ale właśnie tu o to chodzi. Każda kamera, nawet starego typu 720 czy inna w dzień, nagra nam piękny obraz, a tutaj chodzi o to, żeby właśnie ten obraz był widoczny w warunkach takich mniejszej widoczności, mniejszej przejrzystości, także myślę, że kamera spełni swoje zadanie. Oczywiście Wam nie będę mówił, czy tak, czy nie, sami to ocencie, sami to zobaczcie. W filmie, w opisie filmu i w głównym komentarzu Wam udostępnię link, gdzie możecie znaleźć tą kamerkę na Sony Xbeats, jak i również tam linki do Media Expert, gdzie po prostu jest link do kamerki, jej pełne parametry oraz cena zakupu w danym dniu, jeżeli się na to zdecydujecie. Także myślę, że jest wszystko ok. Można sobie podregulować jeszcze kąt, góra, dół patrzenia. Wszystko kwestia ustawienia, ale tak jak mówię, ten kąt widzenia na boki jest bardzo dość duży i myślę, że bardzo dobrze to będzie nam tutaj wszystko widać. I obraz kamery będzie, bez względu na to, co będzie po montażu na YouTube, jest bardzo, bardzo czytelny. Sprawdzałem to już, kamerkę testujemy od dość nawet 2 tygodni, bym powiedział, także w warunkach różnopogodowych obraz naprawdę jest bardzo, bardzo wyraźny i tak jak mówię, w dzisiejszych czasach kamerka w samochodzie oby służyła tylko, żeby była, natomiast do pewnych zdarzeń no jest, jak to się mówi, niepodważalnym dowodem w danej sprawie czy w danym zdarzeniu drogowym, tak? Oczywiście macie tam też parametry, kamera wyświetla nam prędkość, z jaką się poruszamy, pozycję GPS, datę, godzinę, także bez problemu można otworzyć dowolne miejsce o dowolnej godzinie i wskazać dokładne miejsce ewentualnego zarejestrowanego zdarzenia, obyście ich mieli jak najmniej, a mówiąc szczerze, zero. Tak więc tak to wygląda i bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapoznajcie się z danymi kamerki, z danymi technicznymi. Jak mówię, to już jest druga kamerka z Xbeats. Z tej pierwszej jestem bardzo zadowolony, natomiast tutaj, tak jak mówię, ten obraz 4K bardzo dokładny. Można również kamerkę naładować i wyciągnąć samochodu, zrobić sobie nią jakieś takie, prawda, zdjęcia, ujęcia. Nie tylko w samochodzie, ponieważ ten akumulator tak na pewien czas wystarcza. Wystarczy podłączyć źródło zewnętrzne, zwykły powerbank i macie coś takiego a la GoPro, także w obrazie 4K, także już ta jakość jest chyba bardzo dobra. Mamy, jak widzicie, złą pogodę, bardzo złą widoczność, ale myślę, że obraz będzie bardzo, bardzo dobry i jakość 4K to już jest, nie jest to 720, jest to więcej niż 1080, jest to 4K po prostu.